Cześć, witam Was serdecznie w programie Rap Kanapa. Dziś będę gościć uczestników programu Żywy Rap. Nie zwycięzców tego programu, ale na pewno osoby, które będę dzisiaj gościć, śmiało można powiedzieć, że będą wspominać do końca życia ten udział. No, a na pewno jeden z nich jest bardzo tajemniczy. Nie będę ja już robił tajemnic, dzisiaj moim gościem będzie Arab i Bones. Bones dostał wyróżnienie, Arab nagrodę publiczności, zresztą też wyróżnienie w formie singla. Dzisiaj sobie z nimi pogadamy, z Bonesem to pewnie pofreestyluję, a z Arabem pomedytuję. Arab niespecjalnie lubi dawać wywiady, no ale specjalnie dla Rap Kanapy dzisiaj tutaj dla mnie będzie. Co Arab nie powie, okazuje się, że przechodzi do klasyki. Jego wypowiedzi są krótkie i lakoniczne. Zapraszam Was na Rap Kanapę z uczestnikami Żywego Rapu. Bones i Arab! I proszę bardzo, uczestnicy programu Żywy Rap już u mnie na kanapie. Mamy trochę małego tutaj. Oj, pić się chce, suszy, kapeć. Bones, jak oceniasz swój występ w programie Żywy Rap? Tylko swój. Co mogłeś zrobić lepiej na przykład? Wiele rzeczy mogłem zrobić lepiej. Wiesz, przede wszystkim od samego początku mogłem się troszeczkę bardziej przyłożyć, z tego względu, że na samym początku nie potraktowałem tej akcji aż tak poważnie, no nie? Dopiero gdzieś ta moja świadomość w ćwierćfinale się pojawiła, że to jest bardzo fajna akcja i że fajnie, że biorę w tym udział, i dopiero wtedy troszeczkę bardziej się przyłożyłem do tego. Ale no, i mimo to też uważam, że i do półfinału, i do finału mogłem troszeczkę więcej wziąć i pokazać, no, ale nie ma lipy. Myślę, że jakoś to wyszło. Arab, a u Ciebie powiedz, bo tak mi się wydawało, że na eliminacjach jak byłeś, to byłeś najbardziej wtedy zdenerwowany. No. I potem już następne razy, za każdym razem to już coraz mniej. Tak. Rozkręciłeś się tak na 100%, czy to jeszcze nie było Twoje 100%? Jakby było więcej tych występów w tym Żywym Rapie, to byś coraz lepiej już jechał? Tak Ci się wydaje? Nie wiem, mi się wydaje, że idealnie było tych występów w Żywym Rapie, żeby akurat było na tyle. A czyli z kimś się zaprzyjaźniłeś na przykład tam jakoś trochę na planie? No, z Wujkiem Samozło na przykład troszeczkę się zakolegowałem. No i byłoby tam jeszcze paru koleżków takich nowych, co się z nimi zakolegowałem, no. Jakieś nagrywanie kawałków wspólne czy coś takiego? No, dzisiaj w nocy ze Szwedem coś tam nagraliśmy. Bones, a ty z jakimiś ludźmi z Żywego Rapu nawiązałeś współpracę taką na własną rękę? Wiesz co, to znaczy jeszcze to nie jest współpraca. Z Kurzem to my teoretycznie współpracujemy od wielu lat, w sensie już tam bity mu dawałem ze 3 lata temu, wiesz, ze 2 lata temu. Obecnie teraz odezwał się do mnie, żebym mu pomógł z epką. Na pewno mu pomogę, ale to wiesz, to nie jest przez Żywy Rap. Pewnie i tak bym mu pomógł i tak. Ale słuchaj, w takim razie teraz chciałbym, żebyś zapowiedział tutaj do kamery teledysk i kawałek, w którym występujesz gościnnie, a już za chwilę wracamy do rozmowy. No to cóż, chciałem zapowiedzieć teledysk, w którym rapuję i występuję gościnnie. No to o czym chcesz zagadać? No i ty musisz wymyślić. No to co ja mówię, to ty mówisz, o czym nie chcę. Słuchaj, ty to właściwie mieszkasz pod Rzeszowem tak naprawdę, nie w Rzeszowie, tak? No, w Świercie. Słuchaj, no to tam nie było DJ-ów, producentów żadnych. No nie, nie ma. Współpracowałeś z DJ-em? YouTube'em po prostu. Wpisywałeś sobie instrumental jakiegoś wykonawcę i... No. I słuchaj, kiedy taki pierwszy kawałek nagrałeś z Wujkiem YouTube'em? Albo sobie zrobiłeś? Nie wiem, z półtora roku temu, czy z 2 lata temu może, no. A powiedz, spotkałeś się z takimi opcjami, że ktoś cię tam atakował, że w Żywym Rapie byłeś, że wiesz, że nie powinieneś przejść tych eliminacji czy czegoś tam, że byli inni lepsi od ciebie? Czy no, raczej nie? No czy jedna osoba w sumie tylko mnie tego atakowała, tak to nie przypominam sobie. Bones, a u ciebie w freestyle'owym świecie ktoś pojechał cię, żebyś był w talent show? Wiesz co, na początku trochę było takich, wiesz, głosów, no, ale to tak jak ci mówiłem wcześniej, tak, że ja sam na samym początku nie do końca wiedziałem, co o tym myśleć, ale mówię, od ćwierćfinału się to zupełnie zmieniło i też jak z czasem, jak to, wiesz, wychodziło kolejne odcinki, no, znaczy w ogóle jakichś hejtów, wiesz, nie zebrałem, tylko no, było kilka głosów, że
nie powinienem, tak. No ja tego też nie czułem, że nie powinienem. Dlaczego? Zajebista opcja, kurde, fajne jury, fajna formuła tego programu. Wiesz, no masz mikrofon, wychodzisz, kurde, rapujesz szesnastki. No co jest bardziej rapowego niż wyjście na scenę i rapowanie szesnastek, no. Ale trochę publiczność jakby słabo ruszała rękami, bujała się do rytmu. Zauważyłeś to, czy na twoim występie tego nie było? Wiesz co, nie, no ja tam jak poprosiłem łapy w górę, to dostałem i było wszystko git, nie? Ale... A rap, a ty jak tam oceniasz ruchliwość i głośność publiczności na programie Żywy Rap? No dobrze oceniam właśnie. Ty miałeś dobry hałas? No. Proszę bardzo. Arab ma duży hałas, mam nadzieję, że ten teledysk, który zobaczymy sobie teraz, też będzie miał duży hałas u was. Oczywiście pamiętajcie, że u nas najlepsza muzyka i najbardziej wyluzowani artyści. Arab, a jak wspominasz koncert w Rzeszowie Hemp Groove, na którym miałeś okazję wystąpić? Fajnie. Ile kawałków zaśpiewałeś? 3. Jakie to były kawałki? Dobre były. Ale to były te kawałki z Żywego Rapu? No. I który, jak oceniasz, najbardziej publiczność zna i najbardziej... Nie wiem. Chcesz poskoczyć mi? O, możliwe, no. No na pewno. A jak ty oceniasz, który kawałek Araba jakoś najbardziej cię ujął? Znaczy, moim zdaniem najlepszy technicznie to był ten z finału. A który mnie ujął, to chyba wiesz, chcesz podskoczyć mi. No na pewno. Pierwsza 30 też była spoko, no. Tam, no kurde, no, kozacko, no. A jak ci się wydaje, kto tam jeszcze może był pokrzywdzony trochę, wiesz, i niedostrzeżony w tym Żywym Rapie? Wiesz co, troszeczkę wydaje mi się, że pokrzywdzony, bo tak już można powiedzieć, że od liczmy już od tego półfinału, Chem troszeczkę dla mnie był pokrzywdzony, bo wydaje mi się, że wiesz, jak już zrobiła się dwunastka, to znaczy dwunastu finalistów, to w tej dwunastce powinien on się znaleźć. I to jest chyba jedyna osoba, tak mi się wydaje, pokrzywdzona. Lejesz? Pewnie. Nie poleje Araba. Dokładnie, nie poleje, wszystko jest tam. Arab, a ty jak na przykład widziałeś też kogoś tam, kto twoim zdaniem miał potencjał, a jakoś odpadł wcześniej? Nie. Nie patrzyłeś tam sam? No jakoś właśnie nie patrzyłem tam specjalnie. Ty byłeś w palarni przez cały czas. No ale powiedz na przykład, poznałeś się z kimś z tych ekip, które tam były, jakoś bliżej, trochę jakaś wymiana telefonów nastąpiła, czy coś takiego? No, z centrum strony, z chłopakami to się tak coś przymelanżowaliśmy, coś się pogadaliśmy, to inaczej zawsze. Jeden kawałek jakiś obgadaliście, czy coś takiego, jakiś razem? Jeszcze nie, ale to pewnie i tak wyniknie jakoś. Wyniknie samo, no to samo przejście się rozumie. Bones, a ty z kim byś chciał z Żywego Rapu zrobić kawałek? Wiesz co, zrobić mogę z każdym, to wiesz, nie mam ten. No ale wiesz, może z kimś z tych uczestników? Na pewno podejrzewam, że w niedługim czasie zrobię coś z Rezydentem, zresztą już tam zaczynamy coś sobie kminić z Kurzem, na pewno coś zrobię, mam nadzieję, że z Cywilem. No wiesz, ludzi jest tam dużo, tak, wiesz. I ja myślę, że powiesz z Wdową, z Sokołem, z Peją, no wiesz, ale skromny chłopak. Bones, a ty jakiego hip-hopu polskiego teraz słuchasz? Kurczę, wiesz co, no ja to bardziej jednak z oceanu, kurde, wiesz, te czarnuchy to jednak, kurde, mają klasę, wiesz, oni stary potrafią robić rap, ale polski rap też się rozwija i wiesz, ja sobie słucham tak, no nie wiem, trzeciego wymiaru najwięcej, jeżeli chodzi o polską scenę. A to mnie zaskoczyło. A widzisz, no. Nie, no Leroy, wiesz, mój ulubiony polski raper. Nie mówię, że najlepszy, mój ulubiony. No to znowu mnie zaskoczyłeś. Arab, a ty jakbyś na przykład miał jakiegoś oldschoolowego amerykańskiego rapera powiedzieć, który jest twój ulubiony raper i twój ulubiony koszykarz? Aha, to tak nie wiem. No koszykarz, no proszę cię, no jaki jest twój... Aha, myślałem, że w jednej osobie, to spoczko. A, no to tak, to by ograniczało pole wyboru, bo tylko... No tak, no to raper ze Stanów, a koszykarz nie musi być ze Stanów. Nie musi być. No to ze Stanów raper to Bun B, a koszykarz to Zdzisław Myrda. Proszę bardzo, a kto to jest ten pan Zdzisław Myrda? Może byś przybliżył? No to musisz sobie poczytać, myślałem, że wiesz.
Nie wiedziałem, ale zaraz sprawdzę, kto to jest. Wiesław Myrda, w każdym razie chciałem... Zdzisław, przepraszam, jeszcze raz. Zdzisław Myrda. I chciałem pozdrowić... I chciałem pozdrowić Świrczaków. Żegnamy Was oczywiście, Arab, Bones, Rap Kanapa, takie jeszcze nie było, a teraz specjalnie dla Was niespodzianka jakiej... Siemano, ja jestem Bones, a to jest krótki przekaz dla Was. Go! Znów czuję, że dostałem skrzydeł, bo to lot na całe życie i widzę, że jestem bliżej miejsca, do którego idę. I tak jak ikar, chcę się zbijać coraz wyżej. Nie po to, by zlecieć na dół przez nadmierną ambicję. Do sobie sprawę, że muszę przed siebie iść, bo jestem na tropie drogi, która prowadzi na szczyt. Całych sił wierzę, że w końcu się spełnią sny i że znajdę się w miejscu, w którym zawsze chciałem być. Dlatego jestem pewny siebie, będąc pewnym, że coś zmienię. Zrezygnowałem z marzeń, by zamienić się na cele. I tak naprawdę, żebyś wiedział, kim jest Bones, przeszedłem drogę, którą ty byś przerwał w połowie. Odnajdujesz się w tym, to jest najważniejsze, bo chyba wreszcie odnalazłem tutaj swoje miejsce. Powiedz mi, co mówią dziś ci, co tu mówili wcześniej, że za parę lat na tej scenie już mnie nie będzie. Oh, 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 oh. Tak jest. Ej, ej. Czekałem wiele lat, przez które szlifowałem styl, by ta płyta nie była jedną z tysiąca płyt, które jedny się skąd po pierwszym odsłuchaniu. Tylko zadasz pytanie, czemu nie wyszła na legalu. Uwierz, że nie chcę skończyć jako anonim, tylko trafić tą płytą do kogoś więcej niż znajomi. Dlatego głośno mówię, że chcę wejść na wyższy level, a przy was im liczą ci, którzy nie wiedzą, co powiedzieć. Z uporem maniaka staram się wejść tą grę. Obiecałem sobie kiedyś, że osiągnę to, co chcę. I mam cel, do którego dążę nieustannie, od nagrywek przez robienie bitów po freestyle. I rozwijam swój warsztat, bo rap to dla mnie szansa. Niekoniecznie na palenie cygara pod Valentine'sa. I nie zdajesz sobie sprawy, że to weszło mi w nawyk, bo kocham to tak samo od prawie dekady. Yo! Po, L do Z, człowieku. Ej ziom, jaraj się jeszcze bardziej. Wiesz co, wjeżdżam tu na złotej karcie. Ej ziom, jaraj się jeszcze bardziej. Wiesz co, wjeżdżam tu na złotej karcie. I nie ogarniesz fazy jak, nie czaisz fazy brat. Prywatna jazda ziom, prywatny azyl. Szukałeś grzecznych tekstów, chyba pojebałeś bazy. Bo to rapowe nagranie, a nie pieśni z oazy. W głowie wyrazy, dźwięki, harmider do pętli. Mętlik pomysłów jak wypełnić ten bit. Kłębi się wokół mnie, właśnie tak to mój ten. Zwęglił się, weź tu ej, wytrzep z niej, nabiję. I wjadę na bit jak podróż LeBron. Lecę pół metra na dobręczo, bo Bóg mi dał ten dryk. Podskoczysz mi, no na pewno miażdżę cię każdą pętlą. Ha, skurwielu wiem to. Ha, bo jestem szczery jak dziecko, a gdy słyszę warap, to ja pym pewną rozpierdalam ich jak kopa. Spalam jakby byli bledko. Spalam jakby byli bledko. A ruszając tą kwestię, to znowu tu jestem. Nie musisz mnie namawiać, nie? Ze mną jak z dzieckiem. Ha. I jakoś wierzę, że się uda, zero smuta. Więc powstają rapy tutaj, nie do zatrzymania. Jako big deal chodzi tu tak celny w porównaniach. Jak pluta w swoich rzutach, za propsy dziękuwa. Daliście mi wiarę w to, że mam talent. Dla was jadę dalej i nie przestanę już. Ziomek gej, weź ten susz, weź go kręć, weź go krusz. Jak wezmę kartkę i tuż, weź go pal, weź go puść. Jest mi jak anioł stróż, weź ten track, weź go wrzuć. Nieskromny, ale cóż, dobry jak master kurz. Innej opcji nie ma, od tak wjadę se na bit i rozpierdalam temat, bo wychodzę z założenia, że lepiej zamknąć biznes niż płacić się, zanim się zabłyśnie, co nie?